Sama nazwa jest nietypowa, bardzo sympatyczna, ale trudno jednoznacznie określić, dlaczego akurat wesoła. Ciekawostką jest to, że pierwsze informacje z tym określeniem pojawiają się w XVII wieku, kiedy to ten teren, obecna ulica Mikołaja Kopernika, przyległe tereny, były we władaniu, były własnością rodziny Zamojskiej. I w dokumentach z pierwszej połowy XVII wieku pierwszy raz pojawia się określenie wesoła. Co to znaczy? Być może chodziło o to, że tutaj znajdował się folwark i ten teren był na tyle oddalony od przestrzeni miasta, zgiełku miasta, no, że mógł się wydawać taką przestrzenią spokoju, otoczoną zielenią, no właśnie taką przyjemną, wesołą częścią, gdzie można było wypocząć. Wesoła przez wieki była jurydyką. Wytłumaczmy krakowianom, co to znaczy. To jest bardzo ciekawe określenie administracyjne. Wokół Krakowa znajdowały się do XVIII wieku 21 jurydyk, czyli to były tereny, które były wyłączone z podładania władzy miejskiej. Ten teren był zamieszkały w średniowieczu i kiedy doszło do ostatecznej lokacji Krakowa na prawie magdeburskim, jednak zdecydowano, że no, ta część nie wejdzie w skład miasta. Właścicielami tego terenu byli zarówno mieszczanie krakowscy, dlatego że niektórzy bogaci kupcy, niektórzy bankierzy z racji przywilejów królewskich mieli prawo zakupu ziem poza obrębem miasta, ale też z czasem właśnie chociażby wesoła stała się własnością Zamojskich, wtedy kiedy pojawia się określenie wesoła, ale też w XVIII wieku właścicielami byli Radziwiłłowie. Stąd ulica Radziwiłłowska. Również, ale też pojawia się określenie w dokumentach Radziwiłłowskie, czyli teren należący do rodziny Radziwiłłów, coś radziwiłłowskie. Kiedy została przyłączona do Krakowa? Dopiero początek wieku XIX, kiedy Kraków zaczyna się rozrastać. Po XVIII wieku, kiedy był okresem takiej degrengolady dla miasta borykającego się z problemami politycznymi, finansowymi, gospodarczymi. Początek wieku XIX to jest okres wolnego miasta Krakowa, początek pewnego oddechu, rozwoju gospodarczego i wtedy pojawia się pomysł, aby owe jurydyki, czyli na dobrą sprawę takie prywatne tereny wokół miasta, jednak stopniowo włączać w obręb Krakowa. No i w tym czasie również wesoła staje się częścią miasta. Krakowianom wesoła kojarzy się głównie z ulicą Kopernika i ze szpitalem. Budynki zostały wznoszone tutaj w XIX wieku i tutaj wielce zasłużony był Józef Sare, wiceprezydent Krakowa i bardzo wybitny architekt miasta. Tak, cały szereg budynków, które mijamy wzdłuż ulicy Mikołaja Kopernika, to bardzo dobry przykład architektury XIX-wiecznej, architektury, która łączy w sobie różne style, bo pamiętajmy, że XIX wiek to okres, kiedy rzeczywiście interesowano się stylami z przeszłości, kompilowano je, łączono je czasami w bardzo zgrabne elementy, także na przykład w budynkach publicznych, a budynki szpitalne są budynkami użyteczności publicznej, bardzo często pojawiały się elementy neorenesansowe, neobarokowe, troszeczkę te budynki przypominały pałace. Architektura w tamtym czasie była nie tylko architekturą, która miała być funkcjonalna, ale również miała być reprezentacyjna, miała być elegancka. Dlatego warto zaglądać na wesołą. Co tutaj zwraca szczególną uwagę? Przede wszystkim kościół świętego Mikołaja, jeden z najstarszych kościołów krakowskich, później przebudowany w wieku XVII i XVIII. Obok niego znajduje się też wyjątkowy zabytek, latarnia umarłych. To jest taki monument kamienny z XV wieku, który pierwotnie znajdował się przy ulicy Długiej, przy dawnym leprozorium, czyli w szpitalu dla osób chorych na trąd. Warto też zwrócić uwagę na wspaniały kościół jezuicki, wspaniały przykład architektury pierwszej ćwierci wieku XX, gdzie elementy młodopolskie łączą się już z modernizmem, a także mamy do czynienia z takim świetnym przykładem jedności sztuk, dlatego że architektura łączy się z rzeźbą, z malarstwem, z mozaiką, także to jest jeden z takich przykładów sztuki kompletnej, gdzie wszystkie te elementy artystyczne są świetnie ze sobą powiązane. Warto wspomnieć o przepięknym barokowym kościele należącym, będącym pod opieką sióstr klauzurowych karmelitanek bosych. Przepiękne miejsce pełne takich wyciszenia, jak i również ogród botaniczny, który jest jednym ze starszych ogrodów na ziemiach polskich, dlatego że został założony w latach 70. wieku XVIII.